został odwołany z funkcji wiceprezydenta miasta pan Paweł Walesi. Odwołanie to nastąpiło w uwzględnieniu jego prośby, którą napisał do mnie, podając za powód sprawy osobiste. Tyle, nie będę żadnych komentarzy dotyczących tego zdarzenia więcej mówił. A druga informacja, że od dnia 26 stycznia funkcję pierwszego wiceprezydenta będzie pełnił pan Jarosław Piotr Kopański, którego wszyscy państwo znacie, gdyż od lat jest działaczem samorządowym. Ja tylko krótko przypomnę w tym wypadku mężczyznę, to nawet mogę podać wiek, 45 lat, wykształcenie wyższe, udało się. Historyk po Uniwersytecie Warszawskim, wieloletni staż w zawodzie nauczyciela. Od 1 marca 2007 roku kierował Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Z tej naszej półtorej, prawie dwuletniej współpracy byłem zadowolony. Rezygnacja kolegi Pawła spowodowała, iż zdecydowałem się przyjąć to stanowisko po rekomendacji kolegów z Prawa i Sprawiedliwości i po długich rozmowach z panem prezydentem, o czym wcześniej prezydent wspomniał.